Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy od pokazania jakby ludziom, gdzie jest kryjówka przemytników, ponieważ takie dostaliśmy zadanie od Herbranda. Mam nadzieję, że oni będą na nas czekać dalej tam na dole, a jak nie, to się prześpimy tak, żeby na pewno tam byli. No bo się przespałam do świtu, więc może być tak, że ich tam w sumie nie będzie. Lokatorek się przyda tutaj włączony. Zobaczmy, czy oni tutaj stoją i czekają na mnie. Tak jest, są tutaj, na szczęście. Więc ruszamy od razu z samego rana. Mam cię zaprowadzić do jaskini przemytników. Wiem o tym. Będzie lepiej, jeśli natychmiast wyruszymy w drogę. Super. Dobra, czy wy od razu idziecie za mną wszyscy? Nie? Chodź ze mną. No to w drogę. Dobra, teraz już idziecie na pewno. No to co, ruszamy taką oto ekipą. Kurde, te rzeczy mnie niepokoją tam schowane w tych teksturach. Dobra, możemy trochę przyspieszyć, tylko ja się boję, że oni mi wylecą stąd. Ponieważ to się bardzo źle chodzi. Chwała Inosowi. Hubert, naprawdę dziękuję ci. Dobra, jak jeden mąż idą za mną na szczęście. My też musimy tutaj wybić sobie wszystkie potworki też, które się znajdują. Myślę, że uczynimy to na pewno przed samym w sobie wypłynięciem. No, bo tutaj jest dużo przeciwników. O jejku, jejku, dobra. Przyspieszamy, bo widzę, że oni sobie dobrze radzą. Dobra, skręcimy sobie tak trochę brzydko. Dobra, żwawo idą. Ja niestety nigdy nie pamiętam tego przejścia, które jest tam schowane w tych krzakach. Okej, wlazłam sobie w drzewo. No ale będę musiała sobie zaraz przypomnieć. Dobra, panowie. Przejdziemy sobie tędy. Co tu się dzieje w ogóle w tym lesie? Nie mam pojęcia, co tutaj się odwala. Ale jazda, nie? Pokaż tym potworom! Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Okej, ten wilk widzę się podkrada ładnie. Jedna bestia mniej. Siema, panowie. Dawaj mi tego dzika. Ja się tylko boję, że jeden mi stąd nie wylezie i mówię o Kunzu. No, nie grzeszy on inteligencją. Dobra, chyba się udało. Czy ja w ogóle dobrze ich prowadzę? W sumie to tak. Wiecie, bo też ich tutaj wzięłam, żeby mi trochę pomogli, bo będzie jednak szybciej z towarzystwem. Sobie powybijać. Idziecie za mną? Dobra, idziecie. Jesteśmy na dobrej drodze. Siema.
Ładnie sobie radzą. Pomagają mi panowie. I gdzie to było? To było gdzieś tutaj, za krzakami. Tak jest. Weszliście za mną? Super. To teraz wejdziemy sobie tędy. I tędy. I witam. Dobra, jeszcze musimy przejść kawałek. Oto kryjówka przemytników. Muszę powiedzieć, że chłopaki wybrali znakomite miejsce. Nie tak łatwo tu trafić. Co będziemy teraz robić? Na początek trzeba obejrzeć jaskinię. Może zdołamy ją dopasować do własnych potrzeb. Dobrze. W takim razie wracam do zamku. Powodzenia, Gotefrydzie. Nawzajem, Rolandzie. Nie zapomnij mnie odwiedzić, bo z tymi dwoma umrę tu z nudów. Zobaczymy. Bywaj. No, ja bym się martwiła, wiesz, bo ja za niedługo wypływam. Mordo, więc będzie ci tutaj i tak smutno i za często cię to nie odwiedza cię, nie? Dobra. To co, idziemy na pogawędkę do węzela. Tu sobie jeszcze skorzystam z okazji. Dostałam od tego ścierwojada jakimś cudem. No i sobie jeszcze wybijemy. Super. Serio? Jeszcze dostałam? Naprawdę? Jak tak można? Bez sensu. Dobra, to co? Pogadamy z węzelem o czerwonej kopalni i zaraz wam pokażę, jak się dostać tam, gdzie chcemy. O właśnie. Znalazłem kryjówkę przemytników. Naprawdę. Gdzie była? Obok wodospadu znalazłem dużą jaskinię. Na jej końcu był schowek. Więc to tam. Interesujące. I co? Znalazłeś broń? Tak, ale tylko tę, którą niedawno skradziono. Niedawno skradziono. To znaczy, że znowu ktoś nam kradnie broń. Tak. Herbrand kazał trzymać to w tajemnicy, dopóki przestępca nie zostanie złapany. Ach tak. Nie wiedziałem. Przynajmniej teraz wiem, że przemytnicy mieli schowek. Opowiedz mi. Dobrze, Roland. Cieszę się, że interesują cię moje historie. Oczywiście, aniby dlaczego nie miałbym tym się interesować. Opowiedz mi o czerwonej kopalni. Czy rzeczywiście była tak obfita w złoża? Tak, była. A przy okazji, nie została w pełni wykorzystana. Naprawdę. Zawsze mówiono mi, że tam nic więcej nie zostało. No cóż, w bocznych tunelach nie znajdziesz zbyt wiele złota. Ale w głównym można wydobyć więcej, znacznie więcej. Można wydobyć, czy raczej było można. W tym czasie, kiedy komendantem wyspy był Lord Sintram, w głównym tunelu kopalni wciąż trwało wydobycie. A przy okazji, Lord Sintram był bardzo zdolnym oficerem. Między innymi zadbał o znaczne wzmocnienie naszego systemu obronnego. Jeśli mam być dokładny. To wspaniale, Wenzel, po prostu znakomicie. Ale o Lordzie Sintramie pogadamy innym razem. Powiedziałeś, że w tamtym czasie, w głównym tunelu kopalni wciąż trwało wydobycie. Dużo było tam złota. Tak. Kopalnia była bardzo obfita w złoża. Przy czym nie było to tylko złoto, ale i siarka. Dlatego kopacze drążyli coraz głębiej i głębiej. Pewnego razu nastąpiło obsunięcie ziemi, które odsłoniło wejście do dużej jaskini. Tam były ogromne złoża złota i siarki. Ale niestety, znaleźliśmy tam coś jeszcze. Pełzacze. Czerwone pełzacze. Całą masę. Czerwone pełzacze. Tak. A wiesz dlaczego? Czerwone skały i czerwony pył są wszędzie i wyłącznie na Etechaanos, wyróżniając go od pozostałych miejsc. Więc nie byliśmy zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy, że te pełzacze też są koloru czerwonego. Inna sprawa, że nigdy wcześniej tych stworzeń nie widzieliśmy i tu wszystko się zmieniło. Było ich bardzo dużo. I choć paladyni próbowali rozprawić się z nimi, wszystko na próżno. Ciągle pojawiały się następne. Z każdym dniem, życie kopaczy stawało się coraz bardziej zagrożone. Ale najgorsze było jeszcze przed nami. Pewnego razu, prawdopodobnie w nocy, nastąpiło kolejne obsunięcie ziemi i zawaliło się przejście do głównego tunelu.
Próbowaliśmy usunąć zawał, ale z góry spadały coraz to nowe głazy, które zabrały życie kilku z nas. Ostatecznie poddaliśmy się i więcej nie próbowaliśmy przedostać się do tej części kopalni. Jej bogactwa na zawsze pozostały dla nas niedostępne. Niemniej jednak, niektórzy potajemnie próbowali się tam przedostać. Ale prawie wszyscy zginęli, aż w końcu Lord Sintram podjął decyzję o zamknięciu kopalni. Mógł to zrobić bez problemu, ponieważ w bocznych tunelach nie było już co wydobywać. Następcą Lorda Sintrama był Margot, który utrzymał zakaz wejścia do kopalni do dnia dzisiejszego. To znaczy, że w głównym tunelu zostały jeszcze zasoby złóż. Tak, ale jak do nich dotrzeć? Dawne przejście jest zawalone. Ryzyko obsunięcia jest zbyt wielkie. Więc lepiej trzymaj się od tego jak najdalej. A co z czerwonymi pełzaczami? Przecież musiały skądś przyjść. Masz rację. W końcu kopalni znajdował się duży wąwóz. I to jak głęboki. Za nim było przejście. Tylko ten wąwóz był zbyt szeroki. Może pełzacze się jakoś przez niego przedostały. A zresztą, jaka różnica? To już nie moja sprawa. Nawet jeśli ktoś znajdzie drogę z drugiej strony kopalni, to nic z tego nie będzie. Jak już powiedziałem, wąwóz jest zbyt szeroki, aby go przekroczyć. A przy okazji, teraz wiesz, dlaczego większość mieszkańców opuściła Etechaanos. Gdy prace w kopalni ustały, prawie wszyscy zostali przymuszeni do odpłynięcia do Myrtany. Z grubsza, to wszystko, co mogę powiedzieć o czerwonej kopalni. Jak już powiedziałem, ona nie została do końca wyeksploatowana. Interesujące. Sądzę, że będzie lepiej, jeśli ta informacja pozostanie naszym sekretem. Inaczej Margot się rozzłości, jeśli zaczniemy wszystkim opowiadać, że w kopalni wciąż jest pełno złota. Słusznie. Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej. No cóż, na przyszłość nie będę taki gadatliwy. I ty też innym nie będziesz o tym mówił, prawda? Możesz być tego pewien, Wenzel. Będę milczał jak grób. No dobrze. No to co, wchodzimy do kopalni. Zaraz wam pokażę, jak tam wejść. Jest to jak najbardziej możliwe. Tutaj jest zawalone miejsce. Ale wcale nie jest takie w 100% zawalone. Tylko trzeba umieć tutaj wejść. Ja sobie chciałam tutaj, wiecie, pochodnie głównie zrzucić. I teraz się przemienimy w chrząszczyka. I będziemy mogli się dostać tam, gdzie trzeba. Gdzie ja mam tego chrząszcza? Tu jest. Dobra, powinno się tutaj dać wejść całkiem sprawnie. Zarąbiście to wygląda, naprawdę. Tu już zresztą widzicie, że coś jest. Do zebrania. Dobra, weźmiemy drugą pochodnię, bo nic nie widzę. Pochodnia, pierścień władzy. Eliksir zręczności, klucz do głównego tunelu, stare monety. No i pięknie. Czyli mamy kolejny eliksir zręczności, jak widzicie. O, i pierścień władzy. To jest naprawdę bardzo fajny pierścionek. Taki w sam raz dla nas, skoro się uczymy, wiecie. O Jezus kochany, ja się przestraszyłam. Nie wiedziałam, że od razu pełzacz jest tutaj pod moim nosem. Co to za kluczyk? Do głównego szybu, jakbyśmy zgubili kolejne. Dobra, kopiemy. Albo to w ten sposób. O Boże. Zapomniałam, że to się nie kopie tak jak groby. No, my nie umiemy w ogóle kopać. Więc to są nasze takie początki, gdzie się w sumie uczymy kopania. No, zajmie nam to dużo czasu, ale wierzcie, że nam się to naprawdę później, na późniejszym etapie gry naprawdę przyda. To wam akurat gwarantuję. Gorzej, że nasz bohater nie chce kopać z pochodnią.
Często jednak się dało kopać z pochodnią. No niestety, nie można mieć wszystkiego. Także musimy sobie radzić na razie w ten sposób. Nasze umiejętności kopania też są bardzo wiadowskie. Ale będziemy je z każdą chwilą ulepszać tylko, więc... Nie ma co się martwić, trzeba to po prostu przeżyć. To jest bardzo dużo rzeczy do kopania. Jak widać zresztą. Jest też bardzo dużo pełzaczy. A to złoże siarki, no dobra. Na razie to nie wykopiemy kompletnie nic. Mamy 0%. I nie wiem, czy jest sens w ogóle to kopać. Dobra, 5%, czyli to jednak ma szansę bytu. Padła jedna bryłka siarki, niemożliwe. Serio? Naprawdę? Wow. Szkoda, że nie da się szybko złóż zbierać. No niestety nie można mieć wszystkiego w tej grze. Ale jak tak się nakopię troszeczkę, to później gra mi odda, nie? Powiem wam, że też żałuję, bo tego nie robiłam, jak grałam właśnie, żeby wykopywać od razu te złoża. A później naprawdę były już takie kamienie, że trzeba było faktycznie kopać na tych dziadostwach z początku gry. Bo jednak się tam jakieś tworzyły procenty w kopaniu. No i jednak powiem wam, że warto było. Okej, tu się coś dziwnego stało z tą pochodnią. Nawet bardzo. No niestety się nie da kopać z pochodnią. Straszne to jest, naprawdę. Chociaż powiem wam, że tutaj też straszne są te pełzacze, bo one dostają pierdolca w jednym miejscu i wyglądają okropnie. Więc będziemy mieli tutaj istny horror pod tym względem, bo wyglądają jak takie wielkie pająki chodzące po ścianach. I to wygląda mega creepy. Dobra. Musicie się pomęczyć ze mną, jeżeli mówimy o kopaniu aktualnie. Okej, nie ma nic więcej, dobra. To chociaż pod tym względem dostałam jakieś fory od życia. Bardzo dużo miejsc do kopania. O, dzisiaj będzie taki luźny odcineczek, moi drodzy. Ja sobie luźno też gram, jest wieczorek, późny u mnie. W sumie cieszę się, ponieważ no... Wow, naprawdę udało nam się już praktycznie zrobić całą wyspę. Już tak naprawdę zaraz będziemy stąd odpływać. Myślę, że w kolejnym odcinku na spokojnie. W tym się zajmiemy jeszcze tą kopalnią. Pójdziemy do Marboda. Czy nie, do Herbranda miałam iść. Mu powiedzieć, no nie? Że udało nam się tutaj zabezpieczyć tą kryjówkę przemytników. No i do Marboda, jeżeli chodzi o odpłynięcie. U Sejana mi zostało do kupienia jeszcze troszeczkę mikstur. Na pewno tą manę wypadałoby też kupić, bo jest jednak stałą miksturą. Z takich rzeczy, które wypadałoby się nauczyć... Nie wiem, czy nie nauczyć się akrobatyki, ponieważ nie pamiętam, żeby ktoś później mnie uczył. Za bardzo. Wiecie, nie wiem, czym się ta akrobatyka przyda. Bo z jednej strony akrobatyka jest głównie po to, żeby się szybciej poruszać, prawda? A ja się jednak poruszam tutaj za pomocą tej zetki i tego przyspieszenia 2,5. I w takim wypadku wydaje mi się, że nie jest nam potrzebna akrobatyka. Zresztą nie wiem też, czy tutaj nie ma tak, że jak będziemy mieli odpowiednią liczbę właśnie zręczności, to i tak będziemy mieli akrobatykę, że tak powiem, w gratisie.
Bardzo to jest możliwe. Czy tutaj nie miało być złóż złota, a jest, są pełne złóż siarki jest. Wydawało mi się, że złoto mieliśmy wydobywać tutaj w tej kopalni, a nie siarkę. No ale dobra, nie będę narzekać, poprawiamy swoje zdolności. Nawet coś tam się nam udaje wykopywać. Zresztą siarka się potem przyda, z tego co pamiętam. Do jakiegoś zadania była potrzebna siarka. Słyszę pełzacza. Który się zbagował. Odbagujesz się. Dałam mu się trochę walnąć niepotrzebnie. No tak, bo tutaj jest parę tych szybów znowu. O Matko Święta. Ale ja nie chciałabym widzieć tekstur pod spodem. Naprawdę, możecie mi tego oszczędzić. Ale to jest okropne. Upuść tą pochodnię. Nie potrzeba ci jej do kopania. No, już mamy 10%. Jesteśmy nowicjuszem, ale mamy jakieś procenty. Tutaj też jest właśnie inaczej, ponieważ mamy kamienie szlachetne i takie innego typu, czyli na przykład jeżeli chodzi o minerały takie jak kryształy albo jakieś nawet złoża rubinu można znaleźć tutaj w tym modzie, no to one się rządzą swoimi prawami i nie pomogą nam tak jakby te zdolności teraz skopania siarki, prawda? To trochę inaczej działa. Dobra, bo mamy dwa przejścia. Więc trzeba się tutaj trochę... W sumie mogliśmy użyć sobie jednak zwoju światła. Ojejku. Nie pamiętam niestety, co sprawia, że jakby mamy to zadanie wykonane. To są w ogóle rzeczy pod teksturą. Tak, totalnie. Nie pamiętam, że tak powiem, co sprawia, że mamy skończoną tą kopalnię, jako że możemy do węzela iść i mu powiedzieć. Aha, bo tutaj się zaciął ten pełzacz. Bardzo niedobrze. One mnie teraz będą biły we trzy, bo się pozacinały. No, super. To są bardzo agresywne, jeżeli mam być szczera. Ale też nie chcę mi się za wszelką cenę unikać ich ciosów, bo przecież bez przesady. No faktycznie, ja widzę, że ciężko się tutaj chodzi w tym jednym miejscu. Wiecie, mogłabym też rozświetlać nam drogę tymi pochodniami, tylko że one zgasną. O Jezu, zacięłam się przez chwilę. Aha, bo my już jesteśmy tutaj, dobra. Spoko. To tam już byliśmy po drugiej stronie, tam był ten król szczurów. I właśnie tam jest ta jaskinia, gdzie też byliśmy, a tam jakimś cudem coś żyje. Matko Bosko, nie zacinaj się człowieku. W kółko. No i mamy jeszcze zejście tutaj właśnie niżej. Tu będzie trochę słabo. No nie wiem, nie wiem. Najgorsze jest to, że nie mam bełtów za bardzo, aby mi się bardzo tutaj przydały bełty. Powiem wam, że naprawdę jest tyle roboty w tym modzie. No, ktoś mi napisał komentarz, że 400 odcinków to będzie prawdopodobnie, nie?
W sumie bym się nie zdziwiła. Szczególnie, że jak sobie pomyślę o tym, że mamy do zrobienia też na późniejszych etapach takie duże miejsca jak na przykład Warant, ale też całe tak jakby Korinis z dodatkowymi terenami i dodatkowo jeszcze Jarkendar w sumie w pewnej części, jak nie cały, to naprawdę to jest dużo. Nawet bardzo dużo. Ale no myślę, że warto. Modyfikacja jest raczej w miarę przyjemna, chociaż tutaj głosy są podobno podzielone. Tak, o tych pełzaczach właśnie na dole mówię, że one będą odwalać manianę. No trudno, damy sobie jakąś radę z tym. No i co z tą... Ja naprawdę sobie rękę dała uciąć, że tutaj miało być złoto, a nie siarka. No ale dobrze, może mi się ta siarka przyda do czegoś. Nie, z tego co by nam jest potrzebne, chyba 30 bryłek siarki. Później. Będę sobie wdzięczna, że tą siarkę jednak magazynowałam. Tak w sumie. O, tu już jest złoto. No dobra, fajnie. O, dwie bryłki złota. No to bardzo miło. Naprawdę, to jest całe mnóstwo, no nie? Dobra, nic nie zostało. Weźmiemy sobie drugą pochodnię jeszcze. Tam jest masakra. Dobra, ładne obrażenia w takiego pełzacza wchodzą, tylko że one są zbugowane. Dobra, jeden zdechł. Ja mam chyba jeden bełt tylko, prawda? Czy mi się wydaje? Tak jest. No to wypadałoby tym bełtem nie chybić. No i chybiłam. Zależy mi, żeby dobić tego pełzacza. Bo wtedy bym tylko zlazła po jednego. Dobra. To teraz możemy zejść na spokojnie. Idziesz do mnie? Idziesz. To naprawdę dobrze. Super. No dawaj tego pełzacza drugiego. Tu gdzieś moja pochodnia spadła? Nie. No i tutaj właśnie była drabina, tam jest przejście na dół. Ale najpierw trzeba by było złoża przekopać. Wreszcie się zaczęły samorodki złota, więc jestem naprawdę zadowolona. Tutaj już nam chyba nie zostało dużo tej kopalni. Ale nie wiem, bo nie pamiętam. Tak patrzę z utęsknieniem, czy nie będzie uderz mocno. Czy coś w stylu mocne uderzenie. Ale chyba nie będzie, bo to jest dopiero na późniejszym poziomie, jak mamy większe... jak to się nazywa? Większe umiejętności w wydobyciu. Super, samorodki złota. Najlepsze, co może być. Z tego też co pamiętam, potem możemy sobie przetopić chyba bryłki złota na monety. Albo mi się coś takiego kojarzy, także też fajnie. Jezu, ale jestem zadowolona, że zamykamy wszystko już na tej wyspie i ruszamy dalej. W sumie kolejne wyspy też są bardzo ciekawe.
Chociaż momentami są wkurzające niektóre wyspy. Jeżeli mam być szczera. Ale jest jedna taka bardzo fajna wyspa, bardzo mi się podoba, ponieważ nie ma tam żadnych w sumie ludzi. Zbieramy tylko dziennik i go czytamy. I to jest w sumie wszystko z tej wyspy. Ale tak to fajnie jest zrobione. Że mi się to mega podoba, właśnie ta wyspa. Wiecie, taka typowo do ekspienia i do eksploracji właśnie. Bez żadnego większego questa. Nie wiem, czy coś jeszcze żyje w tej kopalni, bo nie widzę na razie żadnych znaczników, więc możliwe, że już nic tutaj nie ma żywego. Zaraz sobie odpalimy pochodnie. Tutaj jest jeszcze w miarę widno. Okej, znowu kopiemy siarkę. No, liczyłam, że trochę nam szybciej zejdzie z tą kopalnią. No, ale jak tak musimy kopać, to w sumie trochę się schodzi, nie? Ale to będzie warte swojego wysiłku. Super będzie. Ojejku, jejku. Trochę już jestem śpiąca, ale jeszcze daję radę. Super. Też się będę chciała może dzisiaj przebiec po wyspie, zobaczyć co jeszcze jest żywe. Tak, i tutaj już nie ma dalej przejścia, mamy ostatni samorodek. Możemy stąd spadać. Można by było... Chociaż nie, nie da się wrócić tą samą drogą, tak czy siak. Bo... Tam, tak jakby tym chrząszczykiem trochę spadamy w dół, więc się nie da. Jeszcze ocenę sprawdzimy. 10%. No tak. Nie urosło nam nic w międzyczasie. Super. Kopalnię mamy zrobioną, moi drodzy. To ruszamy od razu do zamku. Nie wiem, co z tą biblioteką, że to zadanie się nie chce zamknąć. Być może się zamknie, jak będę mogła porozmawiać z Sejanem przed wypłynięciem. Siema, Herbrand. Zaprowadzałem Gotefryda i dwóch rekrutów do jaskini. Dobrze. Oto mała nagroda. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. No i świetnie. Aha. Czyli węzeł mógł mi dać dodatkowe umiejętności. Trudno. Przekopałam, ile przekopałam. To co, do Marboda idziemy? Też. Wykonałem zadanie, dane mi przez Herbranda. Doskonale. Zbliżyłeś się o krok do osiągnięcia swojego celu. Przeszedłem wszystkie próby, które mi zlecono. Tak, rzeczywiście udało ci się tego dokonać. Przy czym bardzo skutecznie, co jestem zmuszony zaznaczyć. Może, jednak lepiej zostaniesz na Etechanos. Taki człowiek, jak ty, bardzo nam się tu przyda. Jestem nawet gotowy w przyszłości mianować cię paladynem. Nie, komendancie. Podjąłem decyzję. Chcę udać się na wyprawę z Lordem Baldwinem. No cóż, dobrze. Twój wybór. Oprócz ciebie poleciłem wysłannikowi Lorda Baldwina jeszcze kilku ludzi. Paladyn Erik był pod wrażeniem twoich czynów, ale to nie wystarczyło do podjęcia decyzji. Jednakże jak tylko powiedziałem mu, że pochodzisz z Khorinis, natychmiast cię wybrał. W każdym razie, masz otrzymać pozwolenie na wejście na Albatrosa. Porozmawiaj o tym z Bertrandem. Niech Inous cię chroni. Może, jeszcze się kiedyś zobaczymy. No to pięknie. Nie anulowało mi się nic, nie. Paladyn. Dobra, to możemy pogadać z Erikiem, ale Erik jest już tam gotowy do tego, nie? Dobra.
Stare dzieje. No tak, musimy to zamknąć. Tam bibliotekę też. I jeszcze mamy grę w kości, zapomniałam o tym. To też sobie zostawiłam na koniec w sumie. Rozumiem, że do biblioteki się nie tepnę teraz. Nie. To co, to może idziemy do Sejana, nie? W sumie sprzedam jakieś tam pierdoły i wykupimy ten ostatni eliksir życia. Albo nie, wiecie co? Pochodźmy sobie po wiosce jeszcze. Zobaczmy, czy tutaj się też wybiły rośliny. No jasne, że się wybiły. O, te są dalej pod ziemią. Skoro jeszcze nie mogę czegoś zebrać, to możliwe, że się pojawią... Tutaj te jabłka trzeba będzie jeszcze zebrać. Boże drogi. Możliwe, że te rośliny się wybiją też później. Typu jak na przykład wrócimy tutaj. W 6 rozdziale. Nie wiem, ale tak czy inaczej muszę się przebiec i zobaczyć, czy coś jeszcze nie wystaje tutaj z ziemi. Bo im więcej tego zbiorę, tym dla mnie będzie lepiej. Może nie będę latała kompletnie wszędzie. Bo to by było trochę bez sensu. No ale jednak wiecie. Dobra, punktów nauki mam 0. To nic. Tam są topielce jakby po drugiej stronie. To mnie akurat trochę dziwi. Ja na pewno wypiłam wszystkie eliksiry, tak. Co tam jest tyle przeciwników po drugiej stronie? To jest trochę dziwne. No, ale nie mogę się tam dostać, tak samo tam na dół. Dobra, kolejne topielce. Wybijemy ile możemy. Wiecie, takich przeciwników, których ewidentnie po prostu widzę, no nie? O Jezus. Przestraszyłam się troszkę. Zląkłam się delikatnie. Czy ja może pod ten wodospad można se zanurkować? W sensie, pod to jezioro. To jest rzecz, której ja w sumie nie sprawdzałam w ogóle. Dobra, ładnie. Ale wątpię, że tam da się wnurkować się. No co nam w sumie szkodzi? Jak to wygląda pod wodą? Nie no, zwykłe, wiecie, takie bajorko w sumie. Jeziorko, bajorko, nic takiego. Ten jeden topielec, co jest pod wodą, to jest prawdopodobnie ten topielec, który... Jezus, no. Zapomniałam, jak on się ten... Nieważne, pogadajmy z węzelem odnośnie tej kopalni. Dokonałem tego. Byłem w głównym tunelu kopalni. Co? Naprawdę odważyłeś się tam przedostać? I nic ci się nie stało? Nie. Sądzę, że miałem szczęście. I powrót miałem bez problemów. A czerwone pełzacze? Co z nimi? Rozprawiłem się z nimi. To niesamowite, Rolandzie. Po prostu jesteś zuchem. Więc jak? Sporo tam złota. Aha.
złota i siarki. Może dałoby się wznowić eksploatację kopalni. W każdym razie nie będzie to łatwe. Też tak sądzę. Ale w końcu możesz nieźle na tym się ogłowić. Powiodło ci się, chłopcze. A skoro zdołałeś dotrzeć do tych złóż, to pokażę ci, jak wydajniej prowadzić ich wydobywanie. Zbyt wiele już nie pamiętam. Starość nie radość i o pewnych rzeczach zapomina człowiek. Ale kilka sposobów jednak cię nauczę. Więc słuchaj. Pracuj kilofem równomiernie. Nie śpiesz się. Lecz również nie uśnij przy tym. Nie wal kilofem ciągle w tym samym miejscu. Próbuj na przemian wydobywać złoto, rudę i siarkę. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, a pewnego dnia staniesz się prawdziwym mistrzem w wydobyciu złóż. Obawiam się, że to wszystko, czego mogłem cię nauczyć. Ale każdy dobry kopacz może znacznie więcej ci powiedzieć o wydobyciu. Więc jeśli spotkasz takiego, koniecznie zapytaj go. Za niewielką opłatę na pewno ci pomoże. No dobra, to ile mamy tego wydobycia aktualnie? Materiały, metale szlachetne 20%, minerały 20%, ruda 10% i kamienie szlachetne 10%. Dobra. A co z tym zadaniem stare dzieje? Aha, bo ono się przecież nie wykona, bo jeszcze nie mamy tego muszkietu od rusznikarza. Ty mnie już nic nie nauczysz. Tu jeszcze zostało parę rzeczy, które możemy sobie zabrać. Jedyne co do tego szerszenia, nie wiem jak się właśnie pozbyć. Dlatego on jeszcze żyje, no nie? Tu się też pojawiły rośliny, tak mi się właśnie wydawało, że mogą się pojawić. Bo to taka miejscówka, wiecie, dosyć ukryta nawet. Dobrze, ładnie, naprawdę, jestem zadowolona z tego jak nam poszło. Tutaj też pewnie mogę część tych muszelek właśnie sobie zebrać. Super. No to co nam zostało oprócz gry w kości? Myślę, że nic. Pójdziemy porozmawiać z Bertrandem. No i do Sejana się jeszcze chciałam udać ze względu na to, że jeszcze tu zostali przeciwnicy, jeszcze tam koło kręgu mogą być. To też sprawdzimy zaraz. Nie, bo wiecie, chcę tam iść sprawdzić. U Sejana został nam eliksir. Właśnie możemy najpierw iść z Bertrandem porozmawiać. Może jednak. To jest taka dziwna półka skalna, jakby się tam dało wejść. Okej, da się, ale mi to nic za bardzo nie da. Dobra, przejdziemy się jeszcze w stronę tego kręgu. Żeby się upewnić. Pojawiły się rośliny kolejne. Okej. Przeciwników na razie nie widzę. Ale roślinki to też jest ważna sprawa, więc zbierzemy sobie. No, taki korzeń leczniczy to się na pewno akurat przyda. Dobra, czy tutaj się coś nie urodziło na dole jeszcze z powrotem? Chyba nie, to było tutaj niżej, ale no nie widzę, żeby coś tutaj miało być. Więc chyba nie ma. Gdzie ja potrzebuję iść? Do wioski potrzebujemy się dostać. Coś na manę mi potrzeba.
Dobra. Do wioski. Porozmawiamy sobie z Bertrandem. I trzeba będzie się potem jeszcze uzbierać jakieś pieniądze. Dokładnie to samo powiedziałem. Witaj, Rolandzie. Już słyszałem. Odpływasz z Etechanos. Człowieku, jak ja ci zazdroszczę. No i dobrze. W każdym razie, udanego rejsu. Dziękuję, Bertrandzie. Więc jak? Teraz już mogę wejść na pokład. Oczywiście, że możesz. Marbot już dał nam wyraźny rozkaz, aby cię przepuścić. Dobra, super. To w sumie możemy przejść sobie tutaj. Nawet mnie nikt nie zatrzymuje. Teraz mogę wejść na pokład. Tak, pozwolę ci. Ale na razie nie możemy odpłynąć, ponieważ jeden z naszych marynarzy zaginął. Nasz pierwszy oficer, Gernot, rozkazał mi go odszukać, ale nadal nie udało mi się tego zrobić. Jak nazywa się ten marynarz i jak wygląda? Może będę mógł go odszukać. Nazywa się Knut. Krzepki, ciemnowłosy facet z wiecznie srogim wyrazem twarzy. Dobrze. Jeśli odnajdę Knuta, to przekażę mu, że ma wrócić na pokład. Nie, lepiej tak nie rób. Możesz dostać od niego po łbie. Knut, to dość agresywny typ. Wystarczy, jeśli mi powiesz, gdzie on jest. A ja i moi chłopcy już się z nim policzymy. No i dobra. To jest taka rzecz jeszcze potem do zrobienia. Ale ja sobie tutaj przyszłam, bo chciałam sobie obgrabić port. No bo jednak tutaj są jakieś rzeczy. Bardzo dużo smoły. W sumie ta smoła się potem przyda. Na pokład na razie nie będę wchodzić. No to co, pięknie, naprawdę ładnie. Stare dzieje, paladyn, rusznikarz, stara biblioteka. Z tą biblioteką jest coś ewidentnie nie tak. Ten quest się powinien skończyć. Tego jest więcej, wiesz? Jonas. Ja w ogóle z Jonasem gadałam kiedykolwiek? Hej, ty. Chyba tak. No jeszcze jest nasza przyjaciółka Jutta. Chcę się z tobą pożegnać, Jute. Opuszczam Etechanos. Już wiem o tym, Rolandzie. No cóż, rób to, co musisz. Chociaż miałam wielką nadzieję, że zostaniesz, ale... Nie smuć się, Jute. Nie żegnamy się na zawsze. Nie wiem, gdzie mnie ta podróż zaprowadzi i ile potrwa. Ale pewnego dnia wrócę na Etechanos. Daję ci moje słowo. Bardzo bym tego chciała, Rolandzie. A przy okazji, przygotowałam ci jedzenie na drogę. Z pewnością podczas kursu będziesz głodny. I nigdy nie wiesz, kiedy jedzenie na pokładzie będzie smakowało jak u nas. Dziękuję, Jute. To mi się bardzo przyda. Nie zapominaj nas, Rolandzie. Niech Inous i Adanos mają cię w opiece. Wybacz, jak widzisz, nadszedł, ale aha, zawsze... Aha, zapomniałam, myślałam, że nie chcesz ze mną handlować, Boże. Się przestraszyłam trochę. Dobra, na razie stąd spadam. Do zamku konkretniej. Jestem debilem. Nieważne. Jeszcze raz. Teleportacja. Do zamku miało być. Miało być do zamku. Nie wiem, z kim mogę się jeszcze pożegnać. Chyba z paroma osobami. Niech żyje król. No nie wiem, nie wiem. Kurde, nie chciałam iść tutaj. Chciałam zobaczyć, kto tutaj jest. Dobra, panowie sobie grają w kości. Dobra, nie chcemy. Wiecie co, to rozegrajmy sobie może partyjkę. Trzeba tylko wybrać sobie kości, zapomniałam o tym. Pokażę wam, jak to wygląda. Rzuć kostką. Good.
Zobaczymy. Piątka. O, oh, verdammt, eine 2. Herr, ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen. No, musimy jeszcze wygrać 7 razy. Także, moi drodzy, myślę, że będziemy tutaj sobie grać w kolejnym odcinku na spokojnie. Co dziwne, nie wygrałam żadnych pieniędzy, chyba powinnam. Cóż, no dobrze. Do Sejana muszę się jeszcze udać. Myślę, że zrobimy to... Kurde, mógłbyś otworzyć to przejście. Wariacie już. Idę jeszcze do niego dzisiaj. Ponieważ z nim też możemy się pożegnać. Muszę od niego jeszcze kupić potkę. Minimum jedną. Tą do życia. Bo jeszcze ma domany. Witam. Opuszczam Etechanos. Żegnaj. Dobrze. Życzę ci szczęśliwej podróży. Poszukam zapisków Ardasa. Tylko kiedy znów się zobaczymy. Nie martw się. Na pewno jeszcze się spotkamy. Jak możesz być tego pewny? No cóż, to pozostanie moim małym sekretem. No to ruszaj w drogę. Powodzenia. Jak wygląda to zadanie? No dalej jest ta biblioteka. Pokaż mi towary swoje. Potrzebuję coś opchnąć. Mam coś za dużo kilofów. Wystarczy mi na spokojnie jeden. Super, pięknie. Jeszcze trzeba będzie przepisy kupić. On ma dwie puste runy. Fajnie. Nie wiem tylko po co mi są potrzebne, skoro za bardzo nie możemy tworzyć run. Dobra, sprzedam ci ten syf po tych zwierzętach. Skóry dzika, gada. Wytrychy, pochodnie. Muszę muszelki pootwierać. Masz skręty, nie potrzebuję ich. Pióra w teorii... One są tak darmowe, dobra. To nie. Dobra, otworzymy sobie muszle i powinniśmy uzbierać na to, żeby kupić jeszcze jeden ten eliksir. Ten domany. Tylko musimy najpierw pootwierać. Dobra, ostryga. Dobra, jest trochę perełek, więc jest dobrze. Witaj. Pokaż mi towary. Gdzie ja mam te perły? Tu mam. No, dwie perły niestety nie starczyły. Bryłek złota ci się boję sprzedawać trochę. No powiem szczerze, że nie mam co ci opchnąć, stary. Może akwamaryn ci oddam. On się potem przyda, ale to myślę, że zdążymy zdobyć akwamaryn. No i pięknie, aktualnie mam brak gotówki. A jeszcze nie kupiliśmy przepisów. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale w sumie jak dobrze pójdzie, to wygramy przecież złoto tutaj wykonując właśnie Valarama. I sobie zobaczę, co z tą biblioteką, moi drodzy, jeszcze. I będziemy gotowi do wypłynięcia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film. W ogóle lecę spać, bo już jest późna godzina. I w kolejnym odcinku, moi drodzy, wypływamy z Athanos. To będzie coś ciekawego, naprawdę. Mam taką nadzieję i mam takie wrażenie. Nie mogę się doczekać. Załatwimy tylko parę drobnych spraw i będziemy mogli stąd odlatywać. Trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!